Dzień dobry. Spróbujemy pokazać, w jaki sposób szybko ustawić antenę satelitarną na satelitę Eutelsat Hotbird na pozycji 13 stopni. Do tego celu przygotowaliśmy antenę Famaval 80SP w wersji z plastikowym zawieszeniem z tyłu. Konwerter Televesh Universal Single pojedynczy, jeden z najlepszych konwerterów. No i do tego oczywiście mamy komplet dwóch kluczy 13 i śrubokręt gwiazdkowy do przykręcenia konwertera w uchwycie, no i oczywiście miernik. Zwracam uwagę, że to jest miernik, a nie wskaźnik wychyłowy, którym nie jesteśmy w stanie w 100% ustawić wszystkich parametrów anteny satelitarnej. Oczywiście potrzebny jest kabel przejściowy, nie ma potrzeby podłączania w tym przypadku żadnego tunera, bo zasilanie dla konwertera jest z miernika. Antena jest przygotowana początkowo, złożona, założona na stojak, konwerter jest w uchwycie. Od razu przygotowaliśmy go, zwracam uwagę na w jaki sposób ustawiać konwerter od razu na początku, dlatego że to jest ważne w efekcie końcowym. Mianowicie ważny jest tak zwany kąt skręcenia, czyli jak konwerter jest tutaj skręcony i to jest ważne dla wybranego satelity, jak również dla miejscowości, w jakiej ustawiamy daną antenę. Są odpowiednie kalkulatory do ustawiania parametrów podstawowych trzech anteny, czyli tzw. azymut, elewacja i kąt skręcenia konwertera. I te trzy parametry trzeba teoretycznie znać, żeby ustawić antenę satelitarną. Takie kalkulatory można bardzo łatwo znaleźć w internecie. Wpisujemy położenie lub miejscowość, znajdujemy te wszystkie trzy parametry dla danego satelity i przystępujemy do montażu. Konwerter w przypadku Krakowa musi być lekko skręcony około 0,9 stopnia, minimalnie w prawo, ale dokładnie trzeba to ustawić niestety na mierniku, bo są różne ustawienia sond w konwerterze, więc na to nie, bez miernika tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w 100% tego ustawić. Można to ustawić na zasadzie pamięci, że wiemy, że w prawo, ale jak to dokładnie będzie, to tylko na mierniku. No i oczywiście przestawiamy sobie antenę w jakiekolwiek położenie, góra, dół i tak dalej i przystępujemy na mierniku do tego, żeby maksymalny wychył na mierniku się pojawił i pokaże się parametr, ile decybeli mamy odbioru. Z tej anteny maksymalny odbiór, jaki komukolwiek się udało odebrać, można to mniej więcej na tym mierniku około 15 decybeli złapać. Nam się pewno tyle nie uda, bo to jest stojak byle jaki i robimy to testowo, a nie idealnie. W związku z czym myślę, że jak będzie 14,7, to będzie dobrze. No i na początek ustawiamy kąt azymutu, czyli lewo-prawo, żeby złapać. W Krakowie najlepiej to ustawiać, że tak powiem, przy pomocy kompasu mniej więcej na południe. Jak sobie wyznaczymy południe, czyli kierunek mniej więcej, jesteśmy już na południe. No i potem kąt elewacji, czyli kąt. Tutaj są miarki na antenie, które pozwalają na to, żeby ustawić ten kąt. W Krakowie to jest w tym przypadku 32,2 stopnia. Można używać do tego inklinometru, przyłożyć po prostu do brzegu anteny i sprawdzić kąt. Mówiąc szczerze, nie polecałbym tego, po prostu jeżeli jest dobry miernik, to wystarczy to ustawić w ten sposób. No i szukamy to. Jeżeli już lewo, prawo jesteśmy, cokolwiek, jakikolwiek sygnał złapiemy tutaj na mierniku, to przykręcamy sobie tutaj, kontrujemy najpierw tu lewo, prawo, żeby już w ten sposób zakontrować tutaj. I w tym momencie próbujemy tylko góra-dół. Oczywiście ciągle trzeba sprawdzać też lewo-prawo, czy czasami nam antena nie uciekła. No i jeżeli patrzymy, to popuszczamy sobie tutaj. No i lekko sprawdzamy, za dużo, w drugą stronę, lepiej. I w tym momencie dochodzimy do odpowiedniego... Jeżeli już stwierdzimy, to sobie to lekko przykontrujemy. I następnie poprawiamy. Na końcu, jeżeli już wszystko jest dobrze, to po prostu kontrujemy wszystkie śruby powoli, patrząc non-stop na miernik, dlatego że
niektóre anteny w momencie dokręcania powoduje to, że sygnał nam ucieka, więc trzeba non-stop kontrolować sytuację, żeby antena nam, że tak powiem, nie uciekła od parametrów. No i w tym przypadku udało nam się około 14,7 ustawić. Antena jest gotowa do ustawienia. Taką antenę przy pomocy tego miernika praktycznie można ustawić. No, dobry instalator to robi to w minutę. Oczywiście tu mieliśmy całkowicie przygotowaną antenę, więc nie ma dyskusji. Ważne jest na końcu jeszcze sprawdzenie przy pomocy miernika, sprawdzenie tego kąta skręcenia, czyli spadło na 13,9, muszę zwrócić 14,3, 14,4, 14,7 i w tym momencie już jest maksymalnie dobrze ustawiony kąt skręcenia. W tym momencie dokręcamy sobie jeszcze konwerter, żeby wszystko grało. Następnie zdejmujemy F-kę, zakładamy już normalny kabel koncentryczny do tunera, podłączamy i ma być obraz. I nie powinno być żadnych kłopotów. 14,7 do 15 dB daje duży zapas na deszcz i opady, więc nie powinno być żadnych problemów. Antena jest ustawiona. Dziękuję.